SACOL. Jest to integracja SAP Business One z kolektorami danych, obsługująca kompleksowo obszar gospodarki magazynowej. Dzięki SACOL możemy stworzyć dowolny dokument i zdefiniować wszystkie niezbędne dla niego pola. Co więcej, możliwe jest łączenie ze sobą słowników kodów z systemu ERP, zaczytywanie numerów zamówień, wybór klientów i inne operacje usprawniające pracę magazyniera. Na kolektorze uruchamiamy aplikację SACOL. Po uruchomieniu synchronizujemy użytkowników przez przycisk Synchronizacja. Następnie wybieramy użytkownika kolektora, wpisujemy hasło, potwierdzamy. Po zalogowaniu przechodzimy do panelu z opcjami kolektora. Przycisk Konfiguracja pozwala nam stworzyć konfigurację dla użytkownika, na przykład domyślny magazyn. Przycisk Synchronizacja pozwoli nam zsynchronizować lub odświeżyć dostępne dokumenty obsługiwane przez kolektor. Na przykładzie utwórzmy dokument PZ na podstawie zamówienia zakupu. W SAP w dziale zakupu zostało utworzone zamówienie zakupu, które zostanie przetworzone za pomocą kolektora na magazynie. Na magazynie magazynier wyszukuje kod dostawcy z systemu SAP. Kod ten odpowiada kodowi dostawcy utworzonego zamówienia zakupu. Następnie na podstawie kodu dostawcy szukamy numerów zamówień zakupu wystawionych na tego dostawcę. W polu uwagi możemy wpisać uwagi, które przeniosą się do dokumentu PZ. Strzałkami w prawo przechodzimy do następnego panelu podglądu zamówienia zakupu. Czytnikiem kodów kreskowych skanujemy kod kreskowy towaru. Przyciskiem Skocz do wracamy do podglądu zamówienia. Na podglądzie, zaznaczając towar i naciskając przycisk Skocz do, możemy przejść do potwierdzenia zamówienia. Za pomocą lupki potwierdzamy magazyn. Lista magazynów pobierana jest z systemu SAP Business One. Za pomocą czytnika kodów kreskowych potwierdzamy przyjętą partię. Również za pomocą czytnika kodów kreskowych możemy potwierdzić ilość. Za pomocą przycisku plus, który znajduje się na potwierdzeniu zamówienia zakupu, możemy sobie wyszukać towar, który zostanie dodany na PZ bez odniesienia do zamówienia zakupu. Tę samą czynność możemy wykonać, skanując kod kreskowy za pomocą skanera kodów kreskowych. System zapyta się, czy dodać taką pozycję do dokumentu PZ, bez odniesienia do zamówienia zakupu. Po zatwierdzeniu potwierdzamy magazyn, potwierdzamy partię, potwierdzamy ilość. Przycisk Skocz do wróci nam do podglądu zamówienia zakupu uzupełnionego o dodany towar. Na podglądzie zamówienia przycisk strzałek w prawo zapyta nas o zaksięgowanie dokumentu do systemu SAP Business One. Wciśnięcie przycisku Księguj zaksięguje dokument w SAP Business One. Przed zaksięgowaniem system poinformuje nas o różnicach wynikających z dodania dokumentu bez odniesienia do zamówienia zakupu. Kolektor danych został tak skonfigurowany, że dodany dokument PZ został zapisany jako dokument tymczasowy. W raporcie dokumentów tymczasowych odszukujemy dodanego dokumentu PZ. Na tym dokumencie możemy zauważyć, że zamówienie zakupu zostało uzupełnione o indeks, który został wybrany dodatkowo na kolektorze danych. Taki dokument po weryfikacji może zostać dodany do systemu SAP Business One. Dziękuję za oglądnięcie prezentacji na temat aplikacji SACOL.